W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Aby wszystkie nienarodzone dzieci były przyjmowane z miłością i chronione przez prawo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziś, w 48. rocznicę orzeczenia sądowego w sprawie Roe kontra Wade, opłakujemy wiele dzieci, których życie zakończyła aborcja, i wspominamy w modlitwie tych, którzy cierpią z powodu jej skutków. Kościół łączy się dziś, aby modlić się o ochronę wszystkich nienarodzonych dzieci i zadośćuczynić za aborcję, ufając, że Pan usłyszy nasze modlitwy. Tak o oznaczeniu modlitwy mówi encyklika Evangelium Vitae. Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa o życie, modlitwa, która ogarnie cały świat. Poprzez specjalne inicjatywy, jak i w codziennej modlitwie, niech zrodzi się gorąca prośba do Boga, Stwórcy i Miłośnika życia, z każdej wspólnoty chrześcijańskiej, z każdej grupy i stowarzyszenia, z każdej rodziny i z serca każdego wierzącego. Niech ta modlitwa rodzi się w naszych sercach, dzisiaj jak i każdego dnia, aż do momentu, gdy każdy człowiek będzie chroniony przez prawo i przyjęty z miłością. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.